Dobra, poszliśmy do tyłu na polanie na zero. Tutaj? O kurwa. No, cofnęło, pochyły teren. Auto zabiło. To jest bok, żeby nie rozpierdolić rotora. Za dużo nie widzę, ale chyba. Chyba z tyłu czysto jest. Możesz siadać. Będzie trochę pochyło, przychyli nas w prawo. Jakbyś podleciał to. Chodzi o to. Na prostym każdy potrafi lądować. Chodzi o to, żeby nas boczy pogasili. Tylko żeby się nie przewrócił. No, ale spróbuj. Może się uda. Powoli. Może. Z góry to groźnie wyglądało. No. Dobra, już się. No i trzeba go przyciskać do ziemi, wiesz? No. Teraz spróbujemy ostre odejście. No i drzewko blisko było. Nie tylko drzewko. W bazie? Znaczy, no jest już źródło safer, więc to naprawiać. To znaczy, ja ustawiłem slot sapera. Chyba, że oni coś dali. Przyjebiemy. Nie, dobra, wyhamował. Spokojnie, jesteś w pierwszej lokacji. Wiedzieli, jak się latało? To tam nie mogłeś sobie pozwolić, żeby długo siedzieć na dzień, bo zaraz ktoś się objawał i wiesz, traciłeś wszystko. Na śmigłowiec słychać. Ty przejmij stery, muszę telefonować. Dobra jest. Dobra, a jak to działa, te przekazywanie stery? A ja teraz mogę sterować? Nie. Najpierw ja tobie muszę oddać stery i to dopiero przejmujesz za chwilę. Bo ja mogę, czekaj, ja mogę coś takiego... weź daj auto na list. Zablokowałem stery i ja steruję, widzisz? Nie musiałeś mi oddawać stery. Bo jesteś głównym pilotem, dlatego możesz przejąć je w każdej chwili. Dobra, ale blokuję stery, to tak, jak policja musi odblokować stery. Tak. Tak, żeby od razu, żebym mógł ten, w razie czego, dokładnie.
Ale jest różnica na fizyce tej trudniejszej, a normalnej. Od razu jakby tak płynnie się zaczął zachowywać na tej trudniejszej. Przeciął, ale nie da się przeciągnąć, tak? Na realistyczna fizyka bardziej ci pozwala na manewry ostrzejsze, ale możesz łatwo przeciągnąć. No. To jeszcze będzie taki stan zjebany pewnie, czy to będzie taki stan na nawigacji. Jedno jest dobre w tej trudniejszej fizyce, tam to się do samej fizyki można przyzwyczaić. Dzień, dwa lotu i mniej więcej kumasz, ale ważniejsze jest to, że masz kompas od razu, nie musisz go włączać dodatkowo. Ale przez tego Kitaba to... Tego Saktacha mam cały czas na górze kompas, no to masz tego kompas kierunkowy. No. A ten z tego panelu jest dokładniejszy. Ja wolę patrzeć na dół niż do góry. Dalej ten obrót wokół budynku. Jednocześnie patrząc się w niego. To jest dosyć trudne, Jan. W jedną stronę mi to wychodzi. Kiedyś na Altisie trenowałem, ale w drugą stronę... Kurwa. No, właśnie. W lewo... Chyba w prawo mi to wychodziło, w lewo nie chciało za chuj. Nie wiem. Zaraz spróbuję to zrobić na tej trudnej. Oj, Spokojnie. Na tym budynku się snajperów tej zbliżce. Dobra, przejmij stery i ty spróbuj. Daj trochę wyżej, żeby mi nie opadł na dół. Dobra, przejmuję. Jest większy problem w regulacji przepustnicą, wiesz? Problem w tym, że straciłem widok na ten budynek. Muszę się oddalić. Ale jest trudniej, ba wiele trudniej. O, jest, dobra. Dlaczego wolę też na klawiaturze? Bo naciskam dwa razy Alt i od razu, wiesz, mam luźną myszkę i się rozglądam cały czas. No, kręć. Teraz w drugą spróbuję.
Ten sztuczny horyzont jakiś mułowaty jest. Potwierdzam. W ogóle się nigdy na niego nie patrzyłem. Muszę wejść w ustawienia sterowania, jaką rzecz wyłączyć. Wkurzam. Nie jest to proste, musiałem go najpierw tak jakby wyważyć, a dopiero potem już mogłem go sobie, wiesz, kontrolować, nie? Tak z miejsca ciężko go w tej, z tą fizyką, żeby go tak z miejsca, wiesz, wyważyć od razu. Trzeba trochę odlecieć na bok, dobrze go tak napędzić jakby i wtedy ten... spróbuję gdzieś wylądować w jakiejś gęstwinie. Lądowanie jest dużo trudniejsze, zwłaszcza końcówka. Szukamy sobie jakieś miejsca. Minęliśmy taką fajną polankę, spróbujemy tam. Tutaj jest pełno fajnych polanek. Spróbuj się tam wrócić. Wiesz co, nie mogę często gadać, bo mam na myszce, kurwa, ja, a w tym momencie mam ręczce na Joyu. Będę musiał sobie podczepić jakiś... A pod Joya nie możesz... No właśnie, będę chciał to zrobić, nie? Bo się nie da, kurwa, tak ciężko odrywać rękę. Zatem na klawiaturze szybciej wprowadza poprawki, bo wiesz, Joy jednak musisz wrócić cały obrót do przodu, żeby na przykład skorygować. Tak, poda mi się nie da, jest dużo małych drzewek, mogę uszkodzić rotor tylni. Czego innego poszukam. Kurwa, tyle miejsca w tym przejdzie. Jest na prawo. Tak, ja w jednym konkretnym miejscu chciałem lądować, a tam się nie dało. Było trochę niebezpiecznie. Co to niebezpiecznie? To jest właśnie nasza dzisiaj gra. Rozpierdolmy jak najszybciej się udoje, żeby biegać z bitą. I bawić się w serę. Ale wlądujemy teraz na drzewa, jeśli do tego chodzi. Na lewej stronie masz blisko drzewa. No tak jak idzie, opuszczę jeszcze. Czysto. Za bardzo w lewo. Wygląda dobrze. No nie jest tak źle. Chcesz startować? Tak, teraz startuj, wygląda. Dalej. Jeszcze raz? Mam spływać? Nie no, ja polecę, tylko muszę zablokować stery i odblokować. Mhm. No nie miałem opcji przyjmij stery. Bo nie wiem, czy ja bym ci nie musiał oddać sterów wtedy. Aha. Chciałem tutaj po lewej, ale tych drzewek jest za dużo. A ten rotor z tyłu, on dosyć nisko osadzony jest. Ja jestem. Chociaż on jest zasłonięty, ale no, to jest jednak arma.
O! Tu. Gdzie? Pod nami? Widzisz tą przecinkę? Przy drodze? A, tutaj, tak, widzę. Na samej górze chcesz wylądować, tak? Nie, tutaj, na zboczu. Tutaj. No, widzę. I to ciasno. Dobra, musimy ile... No wiem, dlatego musimy mieć ile ma miejsca z prawej. To jesteśmy... Trochę na lewo. Lepiej odejdź. Dobra, obrót w prawo lekki. Schodzisz za bardzo na prawo, zaraz zaczepimy od drzewa. No z lewej powodzi też jest tak. Dobra, schodź w dół. Czekaj, muszę go wyprostować. I wyprostuj go lepiej. Bo z tyłu jakieś drzewka też są. Trochę do przodu możesz podlecieć, nie zaszkodzi. Cześć. Minimalnie przód. Z lekkim obrotem w prawo i będziesz mógł siadać. Nawet tutaj możesz spróbować. Widzę, że jednak z tyłu trochę miejsca było. I tu byśmy nie siadali, tylko zapisali właśnie na metrem, na dwa. I teraz byśmy siadali. A bolina? A bolina? Znaczy, wsiadać, no, to ten. No wiesz, jak aha. To musielibyśmy go pisać, ale tak byśmy musieli utrzymywać go, co nie? Żeby ktoś wskoczył do helki armowo, to nawet możesz być... Nawet może być wyżej niż teraz. Ale wiesz, musieli go odejść, żeby to chodzi. Tak, tak. Bo tutaj góry to by ich rotor ściął. No. No ja nie wiem, czy bym tu dał radę z tą fizyką w tym miejscu. Musiałbym kombinować z 5 razy podchodzić. Prędzej już tutaj przed nami. No tutaj to Ameryka. Kurwa. C-130 może lądować. Na tej prostej. Hotel, tu Alfa, odbiór. Alfa, tu hotel, jaka jest sytuacja? Hotel, tu Alfa, odbiór. Chyba nie słyszą. Chyba to problem. Dobra, Czigi, to właśnie. Hotel, tu Alfa, odbiór. I podleć, ja już ci powiem. Pod przełęcz na runway. Będziemy bliżej nich i będziemy słyszeć o co chodzi, nie? Gdzie jest ta przełęcz dokładnie? Bo ja nie będę patrzył na mapę lecąc. Po prostu pokieruj mnie, jak możesz. Jakieś 600 metrów na wprost. Potem. Hotel, tu Alfa, odbiór. Może nas w górze usłyszą, jak będziemy się trzymać w górze jakiś czas. Hotel, tu Alfa, odbiór. Tą drogą po lewo, tak. Hotel, tu Alfa, odbiór. Jakby co, strzelca masz z prawej strony. Tak, wiem, właśnie wiem. Tu gdzieś przy tej góreczce już możesz tam troszeczkę opuścić lot, żebyśmy nie dostali przypadkowo. Hotel, on cały czas woła. Chyba go nie słyszycie. Hotel, tu Alfa. Hotel, tu Alfa. Brawo, tu Hotel, tu Alfa. Hotel, tu Alfa. Tu już masz coś źle, bo ja słyszałem, jak cię wywoływał. Jaka sytuacja? Potwierdzą. Szymon, tu pokój polany jest najprawdopodobniej przez rozbrojone jeszcze. Mielczek, sprawdzę jeszcze raz pozycję. Alfa, się nie sprawdzę. Wykluczenie na radio. Oczyszczałem całkowicie drogę teraz tam. Kurwa, ty go słyszysz? Brawo, wzywaliście śmigłowiec, odbiór?
Alfa wzywa śmigłowiec. Alfa wzywa śmigłowiec. Mamy kontakt z naszym człowiekiem, którego mieliśmy sprawdzić, czy żyje, żyje. Ten kontakt, który mieli sprawdzić, żyje. Terminowany. Alfa, tu hotel. O, tak jak nie zrozumiałem, kiedy... Będziemy nadlatywać w kierunku Sol. Strefa jest bezpieczna. Jeżeli strefa jest bezpieczna, oczekujemy na zielony dym. Alfa, tu hotel, zgłoś. Alfa, odbiór. Mam małe problemy z łącznością, ale nadlatujemy z kierunku East. Jeżeli kontakt jest żywy i strefa jest bezpieczna, oczekujemy zielony dym. Będziemy lądować. Dobra. Pokierujcie mnie. Przyjąłem, potwierdzimy, że strefa bezpieczna i sprawdzimy, czy to jest nasz kontakt. Będzie zielony dym. Siemon, Wieczek, planuję, że zakończę robotę. Dobra, przyjąłem. Było minuty, jeżeli Wieczek, sprawdź to, mówił. Szukam zielonego dymu, on leci na północ? Pokój towarz Wieczkowi w stronę naszego... Mam na północ lecieć? ...oficera. Nie, zapuść. Ustawił drilo, zapuść na sol. Trzymam, potrzebny transport na ten. Przyjąłem. Ten hotel, tu Alfonder. Tu hotel. Mamy w błędzie jednego człowieka, czy możecie po niego wrócić sobie? Przyjąłem, zawracamy do bazy. Wracamy do bazy. Okej, lądować przy bazie, tak? Tak, otwieramy to gdzieś przy bazie. Dobra, stoi na skrzyżowaniu. Widzę dym, podchodzę. Tu hotel. Zabezpieczyliśmy przesyłkę. Czekam na was. Na mojego żołnierza. Przyjąłem. Czas podjęcia około 30 sekund. I oczekujcie nas. Alfa, tu hotel. Czas przybycia około 40 sekund. Oczekujemy zielonego dymu. Kierunek północny, tak? Tak. Przyjąłem. Strefa zabezpieczona. Rzucamy zielony dym.
Ląduj na zielony dym. Okej, okay, zrozumiałem. Wypatruję. Jest biały. Uwaga, przyjmujemy śmigłowiec. Nie widzę. Zabezpieczyć pozycję. Po mojej prawej. Na biały. Jest zielony. Dobra. Jeszcze nie widzę. No w dole, na wysoko jest, to środki środki. Okej, 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 dobra, dobra, rozumiem. Myślałem, że to dużo dalej jest po prostu. Brawo. Macie możliwość, że sobie u siebie w ekipie ją biegnę. Zrozumiałem, mapy. Spróbujcie znaleźć gdzieś w okolicach naszego następnego celu dokładną pozycję na rozstawienie się moździerza. Rozumiem, że naszym następnym celem będzie Garmstark, Fabio. Potwierdzam, będzie to baza talibów. Spodziewamy się dużego oporu. Zajmijcie za dobrą jakąś pozycję krytą, żebyśmy mogli maksymalnie wykorzystać nasz sprzęt. Ja. Sorry, to ja. Wiesz co, dokładnie obejrzeć to miejsce, żebym gdzieś nie przyjebał, ale nie zaczepiło coś. Brawo 1, 2, to brawo 2, 2. Brawo 1, 2, słucham cię, brawo 1, 1. Dziękuję, że wstawiłeś i od razu ci mówię, że 1-1 to tam do pomocy są ogólnie naszej wspaniałej grupki, więc jesteś 1-2. Potrzebuję, żebyś wykorzystał swoją doskonałą znajomość mapy i znalazł w okolicach Bravo, Alfa, Zulu, Alfa, Tango, Alfa, Lima, India, Bravo. Fuck, nie ma uzamkniętego whisky. Prowadzę znowu miejsce dokładne do rozstawienia moździerza. Potwierdź, że chodzi ci o bazę talibów Garmzara. Tak, do wszystkich słuchających nas talibów chodzi nam o bazę talibów Garmzar. Odbiór. Także palimy do bazy talibów, kurwa, wyzbiór. Tak, obejrzyjcie mapę, znajdźcie najlepsze miejsce, z którego będziemy mogli wykorzystać nasz moździerz 80 mm do strzelania bazy talibów. Jak zrozumiałeś, Arby? Przyjąłem głośno wyraźnie, za w ciągu minuty, dwóch lub trzech zostanie oznaczone miejsce, przekazane ci koordynaty miejsca, do którego chcemy jechać i rozstawić moździerz, żeby odstrzelać bazę talibów w Garmzar od góry. Panie dowódco, pojazd pierwszy gotowy do wyjazdu. Dwuhotel, proszę. Drugi pojazd gotowy. Jestem. Dobra, załatwiłeś tam już wszystko? No i chcieli ode mnie hełm i ten, i celownik, ale nie pasował mu na spluwę i czemu nie pasował na głowę. Kontynuowałem trasę na Także wszystko mam z powrotem. Ominąć pokój.
Co, on się nie przezbroił? Nie miał czasu, czy co? Nie wiem. To jest po... No ale wczoraj kozaka strugał. No. Pokusem. No to co, lecimy na Szczecin, nie? Mhm. Tak, startuj Cigi, tutaj... Do bazy? Czy jak? Nie, tutaj rozwalisz Kubasi te dwa pojazdy, które tutaj są, na prawo od ciebie. Dasz radę je z ziemi zniszczyć? Nie, jest... Troszeczkę bym się obrócił na prawo, to bym mógł. Ustawić się w powietrzu. Dobra. Ale chyba tylko wystarczy po kołach poszczelać, nie? Czy żeby wybuchł? Nie, to wybuchł. Rozwal jest całkowicie. Szyman, pojazd na drodze. Dobra, zabij to wyjdzie. Dobra. Przyjąłem, pomiędzy lepiej. Zrozumiało? Potwierdzam, miny na drodze. Stop. Po raz pierwszy w tył, zabez wozu. A może bym jakiego granata to już chciał poczuć? Piechota z wozu. Zabijcie za chwilę? Nie, tak mi czepię, że nie widzę. No. Dobra, wszyscy pojazdu ominąć albo nie rozwój, bo będziemy ten raz czy rozwój w innych rozwój. Kurwa, ty się z naboi wystrzelałem, a trafiał cały czas w ogóle. Tak. Jest jakiś spór, jest jakieś miejsce, w które trzeba trafić? Kurio? Najlepiej nie wiem, po silniku strzelaj. Nie wiem, czy silnik, koła. Alfa, to brawo, Andrzej. To brawo, Andrzej. Widzimy w naszej okolicy jakiś kamera, to jeden z naszych obiektów. Ale tak, jedziemy na pozycję Moździerza. Moździerz zostanie prawdopodobnie rozstawiony na pozycji 100066. Mają porozpieprzone koła. Bastardzki. Czyli weź wyląduj tutaj, ja sprawdzę, czy w tych pojazdach nie ma czegoś do wysadzenia. Właśnie. No, przyjąłem, widzę. Szkoda na boi. Mamy też drona do dyspozycji, także to możemy wskazywać wam całe dokładnie. Rozbrojone. Jeszcze jedno. Pod nami będzie ok? Podejdź bliżej tam, ja zobaczę, czy w pojazdach coś jest do wysadzenia. Granaty, cokolwiek. Dobra, wszyscy do pojazdu, wszyscy do pojazdu. To jest pierwszy, proszę. Super, sobie zabierzcie. Szymon, Jezus Maria, wszystko się przeciwko nam. Człowiek na lewej stronie. Ma broń?
zlewać, rozumiem. Moduj się do krzaka. Moje rzeczy jakieś obcać. Dobra, obserwować, wystrzelać. Miny! O kurwa, mina. Stoi. Dobra, saper z wozu, reszta nim siedzi. Drugi pojazd, piechota z wozu. Uważajcie, macie ze sobą minę. Mamy rozwalone koła, nie możemy się ruszyć. Uważajcie, z prawej strony wozu macie 4 miny. Nie ruszać się, saper nie sprawdzi teren. Za pojazdem macie miny. Uważajcie. Saper na glebę. Glebę i się czołgasz. Alfa, do Bravo. Napotkaliśmy pole minowe. Jeden z naszych pojazdów jest uszkodzony. Wydostajemy go. Kubasi teraz siedzi na lewej stronie. Dobra, spoko. Tych się nie da zniszczyć niestety, nie wiem dlaczego. Mówię ci, wystrzelałem 1000 naboi i kurwa gówno było. Tylko po koła padły, nie? I tak są już nie do użycia. 75 meters, 7 o'clock. No target. Alfa, tu Hodole, jaka jest sytuacja? Alfa do hotel. Grupa Bravo pojechała na miejsce spotu w okolicach kwadratu 100-066. Nasza jednostka Alfa udawała się na północ drogą. Napotkaliśmy pole minowe. Jeden z naszych pojazdów jest uszkodzony. Na razie nie mamy rannych. Jak tam? Z przodu? Przyjąłem bez odbioru. Wiecie, cały czas rozbraja pola. On się teraz udali do Garmstar, tak? Ranni są? Tak. Brak rannych, wszyscy zdrowie jak ryba. Przyjął. Brawo, tu hotelu. Boś. To brawo, Adria. Jaka jest wasza aktualna pozycja? Nasza obecna pozycja to 098-067, odbiór. Przyjąłem bez odbioru. Znajduje się duża grupa piechoty. Podgląd też na miejscu. 75 meters, 7 o'clock. Kieruj się na east. Co tam skutujesz, Cigi? Co? Kierowca przyjął pojazd. Mówię, co ty tam skutujesz ciągle? Przyjął? Nie wiem, jakąś kodzę na 7 widzi i zgłasza jako target. Uwaga, na 10 mamy wrogą piechotę w okolicy domu. A może to jest ta koza, co ze Smokiem Wawelskim coś tam, nie? Na coś sobie. A to może być, że Zeus na przykład, bo ja tu kozę też widziałem, nie? Może być. Jest modzik, który wyłącza te komunikaty. Powinniście sobie dodać do paczki. Brawo na Southwest od waszej pozycji. Nazywa się coś tam MRB Voice Stop. Grupę piechoty. Niczego takiego nie słyszycie później już. 75 meters, 7 o'clock. No target. Ktoś tam jest ciężko ranny u nich. Że Kubasi, szykuj się. Wszyscy z wozu. Dobra. Ja jestem gotowy do dążenia. Niech wyczyszczą teren, bo mamy wylecieć i dostać to. 500 sekund to długo. 10 minut. Ja potrzebuję, żeby go postawić, potrzebuję minimum 8.
Żartuję. To będzie tak, wiesz, no, na odliczanie, nie? W ostatniej sekundzie wstanie. Kurwa, jednak będę się czuł jak saper. No. Coś wybuchło chyba. Jakieś wybuchy, no. Coś no. Tam grubo. Potrzebuję medyka. Tylko, że kurwa... Tam polecimy, to nas zdejmą. Medyk potrzebny na 098062. To jest przed miastem. Dobra, startuj. Nie wiem, czy tam się da wylądować, ale spróbujemy. No tam jest teren zalesiony i no właśnie. Górka. Jest lipa. Dobra, tam widzę ten. Troszeczkę wcześniej jest przecinka między tymi dwoma laskami. To wylądujesz między tymi na tej przecince. To jest kwadrat 096. Na 062. Troszeczkę wcześniej przed nimi. Brawo, brawo, tu hotel, zgłoś. Tu brawo. A jaka tam sytuacja? Kontakt z wrogiem. Ostrzeliwujemy z pojazdu z moździerza teren Grandparu. Słyszałem, że potrzebny jest lekarz. Czy strefa jest zabezpieczona na tyle, żeby śmigło mogło wylądować? Nie ma szans. Lecę nitko. Niech rzucam jakiś dym. Jeżeli macie zabrać śmigło. Powtórz. Alfa musi zapakować rannych do pojazdu i się wycofać. To na grami, która jest idealnie pod ostrzałem przeciwnika, nie ma szans, żeby wylądowała po kilku śmigłach. Strzelałeś? Dobra, przyjąłem. W pierwszym pojeździe okej, Alfa będzie musiała przetransportować rannych kwadrat 094 do 061, jak mnie zrozumiałeś. Dobra, czyli odbij trochę w prawo, no i wyląduj na tej górce. Okej. Dobra, radę. Na górce bez problemu. Kurys, mogę coś zapytać? No. Masz coś z medyka, robisz jakiś kurs? Tej górce pierwszej, czy tamtej następnej? Jak dasz radę, to na następnej, ale podejrzewam, że tam będzie już za ciepło, więc... Hotel tu. Ląduje tu przed nami. A tu hotel zgłaszam. Pozycja przed nami. Sko 461. Chyba ich widzę. Mamy dym. Alfa wzywa ewakuację medyczną. Przyjąłem, a zabezpiecz się na tyle teren, żebyśmy mogli wylądować na zielonym dymie. Tu bramą postaramy się go zabezpieczyć, ale ci nic nie odzyskuje. Powiedziałem, że powinien zabrać rannych i się wycofać w bezpieczną strefę, ale stwierdził, że możesz tam wylądować. Dobra, lecimy na ten zielony dym. Odbij w lewo. Wypatrujcie, mogę nie widzieć. Nie ma tu zgłoś. Nie ma tu zgłoś. Widzę jakiś dym przed nami. Ranny jesteś, leżysz? A jest, dobra, jest. Dobrze, czemu się wyleciałem.
Dobra, już mi poleci. Do wszystkich jednostek prosimy o ogień zaporowy. Będziemy lądować na zielonym dymie. Dobra, będę podchodził powoli. Uważaj na ten, na mrapa, jest mrap. Niżej, widzę go, niżej, widzę go, niżej, widzę go. Niżej, niżej, niżej. Podobrzałem, pod obstrzałem. Potwierdzam. Albo ląduj szybko w tej dolince, albo ładuj. Podobrzałem. Spróbuję wylądować. Śmigło pod obstrzałem. Prosimy o wsparcie ogniowe. Dobra, siedzimy. Medyk wysiadka, Kubasi wysiadka, a my się odlatujemy. Poczekaj. Czekamy. Wysiądę, no. Ty odleć na wszelki wypadek tylko nisko i kieruj się na sołd, odleć, trzymaj się w odległości mniej więcej kilkuset metrów. Dobra, będę się trzymał pod skórzem, no. Śmigłowiec na ziemi, czekam na rozkazy jak coś. Przyjąłem.
tu Szymon, przejmuję dowodzenie. Raport. Czerwoni. Czerwoni na prawe skrzydło. Czerwoni na south, czerwoni na south, już. Będziecie flankować. Przejmujesz dowodzenie nad czerwonym i czerwoni na prawe skrzydło. Wykonać. Wilczek, pokus do mnie. Prawe skrzydło są. Co ze Stolkiem odbiór? Ja jestem cały, patrzę przez dronę na sytuację, co się dzieje. Wilczek, pokus do mnie. Do mnie. Pokus kierunek south, w którą stronę ty leziesz? Czerwoni, udajcie się na southeast, na pozycję wzgórza. Spróbujcie ostrzelać, co się da. Szymon, da radę naprawić pierwszy pojazd? Wilczek może naprawić pierwszy nasz pojazd? Znaczy nie pierwszy, tylko nasz pojazd? Wilczek? Mogę. Wilczek, zrób to. Pozostali z browarnika kontynuować. Szymon, jakby się mógł kogoś przydzielić, to... Dobra, zieloni... Jay, tak, wycofaj się. Zieloni, za mną. Na wschód. Naprawione! Quanti, Quanti do mnie. Wilczek, dołącz do swojej grupy. Stolk, monitoruj naszą pozycję. Siedzę na dronie, obserwuję teren.
Quanti, dawaj, Quanti, dawaj. Quanti, idziemy. Wybrowanik, prawe skrzydło. Śmigło, śmigło, do dowódcy zgłoś. Tu pilot zgłasza. Dlaczego nie odpowiadasz na długim radiu? Wysiadłem, byłem na zewnątrz. A, ląduj na naszych pozycjach, zielony dym. Okej, okay, będę za około 2 minuty. No jest to, sprawdź nam plecy, czy tam masz minutę. Jednostek. Wydaje się być czysto, nic nie widzę na plecach. Przyjął. Prowadzi twoja ekipa. Od waszej pozycji na godzinie pierwszej, odległość 500 metrów, pewnie jeszcze go nie widzicie, będziecie mieli jednego gościa, pojedynczego gościa. 500 metrów od was na waszej godzinie pierwszej, lekko będzie zachodził już na drugą. Zauważono pojazd kierunek istotnego 800 metrów z KM-em. Wszyscy do pokładzie. Dobra, lecimy do Bravo. Gdzie jest Bravo? Już ci mówię, jest to kwadrat 098-068. Bravo, tu hotel, wyruszamy na waszą pozycję, oczekujemy zielonego dymu. Czas przybycia około 30 sekund. Dobra, zawróć się o 180 stopni. Podchodźcie 100 metrów do przodu. Prawo, prawo, bardziej. Tam gdzie smugi, tak? Dobra, ale widzę. Przyjąłem. No i tam w dole są. Nie. Podaj do dołu, będę lepiej widział. Tak, ale podejdę sobie inaczej, z innej strony. Szyman, Szyman, zgłoś. Szyman, popatrz na mapę. Widzę. Na mapie jak się kończy pomarańczowa droga. Miejsce, które wyznaczyli tam lądowanie raczej będzie niemożliwe. Tak, taka gąska jest tam na te hangary jakby.
wiesz, o co mi chodzi. Wyląduję trochę wyżej, tam jest za bardzo pochyły teren, no, nie będę ryzykował. Drogi, za ogrodzeniem, lekko już na wzgórzu, niedaleko zaraz nad ogrodzeniem tej drogi, jest gościu, jakby troszeczkę albo tutaj z lewej spróbuję. Na górce. Widzę, czaj się na nas patrzy. No, to będzie dobrze. Spróbuję zdjąć. Jeszcze nie, jeszcze. Zaraz wyląduję, muszę ustabilizować. Siedzi. Dobra, wozów masz. Cały czas żyje. Tu pilot, będę na krótkim radiu jak coś. Wojska przemieściły, przeciwnicy przemieścili się w stronę zabudowań na prawą stronę wzgórza. Próbują atakować. Atakujcie ich, zabezpieczcie to. Definiować wszystko, co jest w zasięgu. Szymon, ściągasz tego gościa. Znaczy, to o, prawie dostał. On jest chyba zbugowany, bo dostał z dwa razy i dalej żyje. Dobra, przełączam posłuch. Widzę wrogą piechotę. Zaraz podam dokładny jej namiar. Browar, jak tam sytuacja? Zabezpieczacie nam? Sprawdzamy. Szyman. Szyman, tu dron. Na waszej 12, odległość od was 400 metrów. Wroga piechota 3-4 osobowa. Od ulicy idzie na south. Od north w kierunku south się przemieszczają. Przyjąłem. Najbliższy teren zabezpieczony, możecie podchodzić. Jak sytuacja wygląda z waszymi pojazdami? Stok, trzymany jak pojazdy, jeden sprawny, a drugi? No musiałbym sprawdzić. Czy giniosę ci trupa miśka? Jestem... Trochę ciężkie musi być. Spierdol go tam gdzieś z tyłu. Potem go wieczorem w trumnę zawiniemy. Jutro poleci. Trochę szacunku dla zmarłych. Zginął jak bohater. No jasne. Ale trochę szacunku. Potwierdzam, oba pojazdy sprawne. Przyjąłem.
Brawo, jak u was sytuacja z pojazdami? Jest i kolejne. Stan amunicyjny? Jak tam amunicja? Wykryliśmy minę. Rozbroić lub pominąć. No wy wiecie, jak wsadzić zwłoki do śmigłowca? Przyjąłem bez odbioru. A bierzesz skanujesz tam tą rolką i odpalasz tym akcją? Udało nam się zdobyć pierwsze zamówienie. On tylko close i shout, tak więc... Pobliżu drogi, CPR-u. Wiesz, co jest dziwne? Bo ja nie widzę w ogóle ciała na u ciebie na plecach. No, ja też nie. No, też nie. Powiedziałbym, że to dziwne. Może zgubiłeś? Ale nie. Wyglądał tak, jakby coś niósł, tylko że nic nie było widać. A weź go tutaj połóż, podniósł. Może kto inny spróbuje. Może się wtedy pojawi. Chłopaki, albo tutaj, albo się Alfa od waszej pozycji nie? Wzdłuż drogi po prawej stronie, kolejne zabudowania. Ruch koło pięciu wrogów. Nic. Nie. Nic nie widzę. Ja też nic nie widzę. Wzdłuż drogi pierwsze zabudowania po prostu wyparował. Po prawej stronie. No cóż. Dobra, przyjmijmy, że został dostarczony do śmigła, no bo jak nie widać animacji, to nic z tym nie zrobił. Potem jeszcze Feruzabas, tak? Tak. Panowie nie mogą nic poprawić na moje połamane nogi, co? Jak medyk? Jak tutaj... staniesz bez ruchu. A teraz go razem opatrujecie. Ale nie masz złamanych nóg. Nie masz. Ale mogę biegać. Lekko ranny. Nie możesz biegać. Opaskę, a, ale opaskę uciskową zdejmij, wiesz. Już ciągam. Jeszcze jeden gość tam został, jeszcze jeden gość tam został. Mam dalej nie mogę. A nie, teraz tylko pana. No to opaskę. Myknij. Jak nów. Kurwa, jak... nówka sztuka. Poprawka i jeszcze dwóch. A pisało u ciebie, że masz ciśnienie, mogłoby być lepsze, a widzę, że ciśnienia ci nie brakuje. Lecimy stąd? A gdzie jest? Radek, ogór? O, widzę, że tu chyba młodzież załatwiła sprawę. Jestem przy medywaku, zostałem uleczony do pełni zdrowia, mam wracać do was? Trzymany jest na drodze przy barykadzie. Teren wydaje się być chwilowo czysty. Furys przyszedł? Ktoś tu podbiegał, tak, jest koło Helki.
8 siada. Ostatni. Dobra, zgłaszali, że potrzebuję medewaka, mieli podać pozycję, tylko jeszcze jej nie podali. Na długim radiu mi wołali. Dobra, to leć już, tam będzie bliżej. Do nas. Nie wiem skąd. Widzieliście skąd? Nie, nie widziałem nawet smug. Podaję jakąś pozycję, ale nic nie rozumiem. Alfa, alfa. Tu hotel plus. Alfa, tu brata, bardzo. Przestawione? Tak, przestawiłem długie. Na długie ich słyszę. Czyli miasto jest oczywiście coś ponad. Czyli w 99% jest to słyszone. Alfa, alfa, tu hotel, zgłoś. Alfa. A lecimy z opatrzeniem, gdzie są ranni? Podaję strefę lądowania. Kwadrat 109.064, powtarzam, 109.064, sygnał pomarańczowy, ranny zabezpieczony, nieprzytomny. Przyjąłem, będziemy za 30 sekund, podchodzimy do lądowania. Przed nami? Narzuty dymu, bo praktycznie za tą bazą. Ale przed nami, tak? 109 na 64, narzuty dymu. Przed nami gdzieś tutaj. Spróbuję wylądować w tej bazie, bo nie widzę ani dymu, ani ich. Dym jest... Oczekujemy na dym, gdzie jest ta lokalizacja? Widzę dym z mojej strony, czyli z lewej. Na wzgórzu czy w dole? Za górką. Medewak 500 metrów do przodu. Za dużo. Teraz na to... Szyman, tu pokój, Wilczak. Na górką płynie być. Dobra, jest za to... Będę odwołany. To co, lądować, bo odwołali? Tak. Kieruj. A jest tu też czerwony dym. Pokażę, żeby... Może taki mieli. Będę odwołany, czerwony dym, wycofać. Dobra, odlatujemy. Alfa, do prawo, miasto zostało oczyszczone. Wylądować gdzieś w okolicy? Może na tym wzgórzu po lewej? Tu paliwa mamy trochę więcej, to możemy zawisnąć. Do prawo, jakiś pomysł. Punkt zbiórki, okolice starej bazy, zajętej przez talibów. Spotkamy się w centrum bazy. Wycofujemy się do starej bazy, przegrupujemy się, będziemy rozumiem, że to jest taką punktu misji. Alfa, alfa, tu chodzę. Chłopaki tutaj to są po... Dawajcie, dawaj, dawaj,
Nie ma do auta. Ranny Kej. Powiem ranny Kej. Powtórz. KIA, ranny KIA. Ranny zmarł. Co? Ja go nie słyszę, kurwa. Ranny zmarł, ja go słyszę. Wycofać się, czekać na rozkazy, wniesiemy lewak. Mnie? Tak, ja cię dobrze słyszę. Ja cię nie słyszałem. Mamy na setkę? Ja cię nie słyszałem. Na setkę mamy, czy jak? Nie, ja tutaj... 104 084 064 064. Ale radio dalej nasze 105, tak? Stąd wsiadaj do auta, ja będę biegł. Krótkie. Nie, na stówie jestem. Dobra, idź prosto. Pole za mnie, prosto. Wtedy to się ruszy. Stonku, za autem poczekaj na mnie, też cię dosiądę. Kurwa, ja słyszę teraz inny też. Stolka słyszę, a nie słyszałem. Tak, tak, bo na stówie wszystkie drużyny siedzą. Szturmowe. Aha. Aha. Że nie, że ranny nie żyje. To był jego komunikat. Alfa, Alfa, tu hotel, zgłoś. Alfa, spotkamy się w Timor Colline. Tam jest strefa zabezpieczona. Mamy troszeczkę dla was sprzętu, także będziemy oczekiwać was w Timor Colline. Przyjąłem. Oddajemy się do Timor Colline. Weź śmigło chyba wołał. Uzupełnimy zataczenie. Stolku. Do Timur Kalaj. Lecimy do Timur Kalaj. Wsiadaj do pojazdu. Dajemy się do miejscowości Timur Kalaj. Pojedziemy póki co z prawo, później przejdziemy do naszego pojazdu.
No i te światło to już tu, mam. Tak, widzę, widzę. Szymon, Szymon, zgłoś. Powiedz mi, w jakim kwadracie jesteś? Jesteśmy koło właśnie. Furiusz, mam pytanie, mogę się zapytać coś? No, 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 dawaj. Tutaj ktoś strzela. Pisało, że Rix wykopano. Czyli go wykopali, no, czy... Nie, bo tam dwa tyle i go wykopali. Tutaj ktoś strzela do nas. Tu jest, nie wiem, brawo. Myślałem, że kogoś znowu zabić. Tutaj był ostrzał gdzieś, ale to jak byliśmy w powietrzu. Wyżej, nie? Tylko nie wiem, który kierunek. Dobra, ja wysiądę i ten. Zabezpieczymy tutaj strefę. Wyłączę to światło nawigacyjne. Kulka przed nami. Będzie idealna. Spoko. Albo jeszcze trochę bliżej. Jak chcesz, ty jesteś pilot. Zobaczymy tu przed nami, jak będzie. Jak będzie kiepsko, to jeszcze zmienimy coś. Dobra, korzystając z tych miał góry, spróbuję jeszcze raz, żeby to było. To spróbuj teraz. Spróbuj teraz. Furiusz, tu Kubasz, jest goście. Furiusz, tu Kubasz, jest goście. Kubasza wywaliło. Lądujemy. No ale jest... Ale Furiusz jest, widzę, u nas dalej w teamie, także... To nic nie znaczy. Wrócił chyba. Okej, okay. Nie wiedziałem. Przed tym jak rozwaliło, to zniknął, nie? Pierwszy pojazd na pierwszym skrzyżowaniu, tam gdzie jest stacja benzynowa. Z pojazdu.
to jest cicho. Słyszymy. Na west chyba widać nawet Timur Kalaj. Dobra, kolumna w komplecie. No może i nie. Możesz, możesz tu Kubasz jest goście. Firm Sabat. Przejechać 50 metrów, zatrzymać. Zabezpieczyć teren. Wszyscy z wozu. Sigi? No. A ty siedzisz w helce, tak? Nie, na zewnątrz jestem. Tutaj. A jak jesteś na zewnątrz, słyszysz długie radio? Nie. Nie, ale słyszę ich na krótkim. Oni mnie też usłyszą. Okej. Okay. Nie, tylko mam ten, jakby ktoś z długiego radia nas wzywał, żebyśmy wiedzieli, nie? Bo tak to Furius słyszała, jego nie ma, nie? Tu Alfa do bazy, jak mnie słyszysz. Tu pilot, słyszę cię głośno i wyraźnie. Mamy rannych ludzi, wpadliśmy ze statku, potrzebujemy pomocy medycznej. Teren zabezpieczony? Czy będzie ostro? Teren najprawdopodobniej zabezpieczony. Znajdujemy się w pobliżu pozycji wroga, natomiast przeciwnik jest po drugiej stronie wzgórza, więc jeżeli będziecie lecieć nisko, powinno być wszystko w porządku. Nasza pozycja 056. Przyjąłem na południe od stacji benzynowej, zaraz tam będę. Oczekuj sygnału świetlny do lądowania. Zrozumiałem. Medyk, dawaj, lecimy. Pozycja 56-56. W pobliżu stacji benzynowej, mają rannych. Poradzisz sobie? Tak. Bo ja się nie bardzo to jest znam na granie. Będziemy lecieć nisko. Dobra.
powinni być przed nami. Rzucą jakiegoś smoka? Mówili coś o sygnałach świetnych, ale nic na razie nie widzę. Dobra, widzę, widzę. Wzgórze przed nami. Tylko jeden ranny? No to chodź. Dwóch. Czekam, no. Dobra. Jak coś to na krótkim nas to wołajcie. Kurwa, metr w prawo i rotor by poszedł. Drzewo było. No. Co wyrzuciłeś? Wezmę sobie zapasy. Się zrobiła. Nawet się widno zrobiło. Bez nog to wszystko widać. Słuchajcie, możecie spokojnie śmigłowiec wołać na kanale 100. Masz śmigłowce czy jakieś medykamenty? Nie wiem. Sprawdzam. Jak tam Kuba? Posklejałeś mnie? Jesteś zdrowy, ale nieprzytomny. To znaczy... No dobra, to ogólnie nic nie jest. Powinieneś wstać. Halo? Chodź drogą na północny... Magda, wszystkie się mam. Przyjmuję dowodzenie. Zabezpieczyć pozycje. Wszystkie sektory mają być kryte. Idę pod halkę. Skąd jechać pod halkę? Powiem wam, że wszystko fajnie widać bez Nocto. Meldować sektor. Prowadnik. Meldować sektor, prowadnik, odbiór. To może chcesz jakieś medykamenty z helki wziąć, no to wiesz sobie wymyj plecak na moment, zrzuć na ziemi. Mhm.
Sam odbiór. A się nie, ja biorę tylko, jestem polowym medykiem. Radio Sev, jesteśmy na szczycie, nie, na zachód. Północny zachód od śmigła, jesteśmy w stanie zabezpieczyć 360 stopni, co robimy już od dłuższego czasu. Super Radio, witamy z powrotem. Dobra. Szymon, tu Quanti, idę do was. Chyba, że jak pilne, to możemy polecieć do bazy, weźmiemy to. Jak tam sadło z porannego? Nie, jest okej, okay. Ja biorę tylko co jest potrzebne na tego, na polowego medyka, nie? Mhm, dobra, spoko. Jakby tam po prostu była jakaś grubsza akcja, no to by przylatujecie proste. Sir, dawaj z powrotem. Słyszę cię, gdzie jesteś? Udajcie swoje pozycje. 059-056. Na południe od stacji benzynowej. Powtarzam, 059-056. Potwierdzam. Radio, jakaś dobra pozycja? Miałeś tam zwiadowcę. Sigi do śmigła, chyba będzie potrzebna pomoc. Radio, zmienię kanał na 200. No jesteście tuż obok nas. Wysłać tam medyka do was? Kto wołał medewaka? Powtórz komunikat. Trzyma, to Kuba się zgłosi. Sigi, wsiądź do śmigła, może na długim cię wywołują. Szymon, to Kubasz jest goście. Medewak, ktoś mnie wołał? Odbiór? Na długim cisza. Na krótkim też, kurwa. Na krótkim coś było, ale... Było i nagle, kurwa, też nie było, ale nie było nikogo. Bo zjechał na dół, ale przyjął pozycję, bo potwierdził. Wie, gdzie jesteśmy, także przyjedzie tu. Okej. Okay. Powtórzył koordynaty, które mu podałem, więc będzie tu za jakiś czas. Dobra, spokojnie. Może teraz niżej zjechał i dlatego go nie słychać. Słyszę pojazd. Pewnie on. Wejdę na górkę, będzie więcej słychać. Czeki, gdzie jesteście? Pozycja 059-056. Jak zrozumiałeś? Przyjąłem, znajduję się w tej pozycji, ale nie widzę was. Jestem na drodze. My jesteśmy na górce, zaraz ci powiem dokładniej. Jesteś od strony miasta? Jedź na Southwest, kierunek Southwest. I skręć w lewo.
Dobra, zbliżasz się do nas, słyszycie. Będziesz widział kolumnę pojazdów zaparkowanych. Dokładnie prosto jeszcze, możesz podjechać śmiało. No, witamy z powrotem. Tak, taki spidzie no, mi się alkohol skończył. Kurna z tymi rozłączeniami. Atakują ostatnie miasto. U nas to nazywamy zawroty głowy. Żeby nie używać słów nie tych nie roleplayowych, to mówimy albo zawroty głowy, albo ktoś to zemdlał. Migrena mnie dopadła. No nie, no, po prostu zemdlał albo zawroty głowy, nie? Puryz, może okres dostałeś? Nie, byłem ciężko ranny i ten w szpitalu mnie zatrzymali na dłuższy czas. A mogłeś się zgłosić do mnie? Mówiłem, że jestem dzisiaj DBS. Ale w twoim wyposażeniu nie mieli tego, co mi było potrzebne. Tylko nie mów, że wibrator. Bo ja mam tylko defibrator. Przeciwieństwo wibratora. Mnie by się przydał, począł by jajkami. Dobra, oni tam atakują. Chcesz noktu? Bo mam 5 sztuk na zbyciu. Mogę ci jedną dać. Mam. Masz? Jak skończymy misję, to talibom przehandluję. I na górkę będzie coś widać.
Patrol trzyosobowy na kierunku 270 od miasta. Jest mała baza na Southwest od miasta z wieżyczką. Przybywa nowych zaporach na spadłe jeden przeciwnik żywy nadal. Co się dzieje, chłopaki? Wydaje się pod kontrolą. Wszystkie cele śpią. Czyki, wracamy do śmigła. Okej, ruszam.
Jest dowódca? Tak, jest. W środku, nie? Co robimy? Sigi, jest plan. Czy to jest ostatni nasz punkt, to wzbijemy się, przelecimy tam wokół tego całego. Kilka kółek zrobimy, wyczyścimy co się da. Trochę my też sobie teraz oddamy to. No dobra. Tylko ja mam kłopoty z odróżnianiem naszych od wroga, nie? Nasi są tutaj na tym wzgórzu od naszej strony, nie? Tylko nie za wysoko, czyli... Dobra. Alfa Bravo, hotel, ja odpalam śmigło, zrobimy kilka rundek wokół tego wszystkiego, wy nas osłaniajcie, a spróbujemy wyczyścić pozostałości, jeżeli takowe będą. Deszcz. Sali, weszliśmy za 150 metrów niżej, a to wtedy powiedzmy, że to jest dość bardzo jasne. Strzelę, z której strony jesteś? Z lewej. Z lewej? Obracam się. Dobra. A, jesteś na dwóch stronach, dobra. Jeszcze trochę obniżę. Powinniście widzieć obie strony. Z mojej strony czysto. No u mnie też czysto. Grupa snajperska zmiany pozycji, jak wchodzimy na... Albo tuje się do budynka. Na kontakt na wyskalę. Podlecę nad centrum. Hotel do wszystkich grup z góry, a nic nie widać w sumie na razie. Dobry, macie widok? Z lewej czysto. To z mojej też, ma czysto. Są w budynkach pewnie gdzieś. Może być. Zgłaszam. Grupa szkolna prosi o wsparcie w okolicach Zbady miejscowości Tarnysa Baka. Krążcie nad nimi mikrofonem, czyli chodzi o tym. Zrozumiałem, krążymy już. Zamy z góry, na razie nic nie widać. Dym na wprost.
Podlecę bliżej tego dymu. No, trochę wysoko. Stąd wiem, 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 już zniżam. Ten smog co znaczy? Trzeba tam lądować, czy nie wiem? Nie, nie było żadnego komunikatu, nie wiem. Okej. Furyt, mogę sobie strzelić, tylko żeby nie wyjść z sprawy? Po budynka. Kurwa, umie jeszcze. Alfa, tu brawo, kontakt wojskowy, wygląda na numer czysty, przeszukuję go trzech naszych ludzi. Kurwa, dawno nie padało, nie? No tutaj to chyba z rok. Chyba dłużej. No jestem 4 tury tutaj i jeszcze mi się nie zdarzyło. Co, jedziemy budynek po budynku, nie? No tam chłopaki na ziemi sprawdzają. Do ciebie tam bliżej. Nie widzieliśmy nikogo, mamy tylko naszą trójkę, tam tak się rozchodzi.
Foto zgłaszam. Potrzebujemy ekstrakcji na miejscu. Jest baza wojskowa w Perusabatę. Chyba tu obok. Przyjąłem, jesteśmy nad bazą. Czekamy na demo. Jak tam widok? Ten jest miejsce? Bo nie widzę dokładnie. No, tu trochę, no. Z mojej strony tutaj jest. Tutaj też jest płotek, ale już dominąłeś. Dobra, jest dym. To tutaj na skrzyżowaniu, jak też radę wylądować koło tych. Spróbuję w bazie siąść. Czy tu w bazie tej tutaj? Chyba się z góry wszystko takie małe wydaje. Eksplozja na sześć nie zapadła. Ale do wszystkich tu medy, gratulujcie.